Witajcie w kolejnym odcinku Wózki Dziecięce oczami ekspertów na kanale Eurocard Wózki Dziecięce. Dzisiaj mamy do przedstawienia pełną rodzinę wózków EasyGo. Piotrze, przede wszystkim skąd w ogóle nazwa rodzina? Skąd pomysł na nazwanie ich rodziną? No właśnie, dlaczego nazywamy to rodziną, a nie po prostu ofertą? No, powiem szczerze, mało która marka ma w swojej ofercie produkty, które mają taką samą stylistykę, a zupełnie inną funkcjonalność i tak jakby odpowiadają na zupełnie inne potrzeby. Tutaj mamy trzy wózki, które tak na pozór wyglądają podobnie. No, specjalnie wybraliśmy ten sam kolor, jest to kolor agawa, najpopularniejszy. W sumie od 2 lat już ten kolor dominuje. Jak widzimy, stelaże są czarne we wszystkich tych modelach. Wszystkie modele są na tych samych kołach, są to koła pompowane, co też jest rzadkością, dokładnie. Mało, który producent dalej się trzyma kół pompowanych. I tu bardzo szapoba, że tak powiem, bo tego jest coraz mniej, a ja osobiście uważam, że nic nie zapewnia takiej amortyzacji jak koło pompowane. No, trzeba się tam troszkę z pompką czasem pomęczyć, ale to moim zdaniem zalety rekompensują wady. Jasne. Tym bardziej, że często właśnie też wspominasz o tym, że koła pompowane są jednymi z najlepszych na rynku. Dokładnie. Jeżeli chodzi o zapewnienie komfortu i amortyzacji. Wózki ułożyliśmy w takiej kolejności nie bez powodu. Powiem może dlaczego. Pierwszym modelem jest EasyGo Soul. Mamy gondolkę właśnie tutaj na nim. Tak, gondolkę wpiąłem, mimo że ta gondolka też pasuje do Optimo, to dlatego zaprezentowałem gondolę na tym wózku, ponieważ jest to jeden z niewielu wózków w ogóle na rynku polskim, który możemy kupić z samą gondolą. No to jest naprawdę rzadkość. To jest rzadkość, a wiele osób takiego rozwiązania szuka. Powiem więcej, nawet stelaż do wózka Soul można kupić z samymi adapterami do fotelika samochodowego albo z fotelikiem EasyGo Starter 0 Plus i nawet taką opcję można kupić, co już w ogóle, myślę, nigdzie nie funkcjonuje. Chyba że ktoś kupuje jako część zamienną stelaż, no to może i tak. Ale to jest też, myślę, że bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ na samym początku nie ma takiej konieczności wyłożenia bardzo dużej gotówki na przykład na wózek i można sobie z czasem to kompletować. Jest taki pomysł na wózki dziecięce, żeby kupić na przykład tylko wózek z gondolą. To powinno to być rozwiązanie bardziej ekonomiczne niż kupowanie wózka 2 w 1, a później już kupienie samej spacerówki. Możemy zatem kupić sobie na przykład takiego Soula, a jeśli nam się podoba bardzo ten kolor i w ogóle cała ta stylistyka, to dokupić do niego typowy wózek spacerowy, jakim jest na przykład Quantum marki EasyGo. I wtedy praktycznie w cenie jednego wózka wielofunkcyjnego, no może troszkę drożej niż jeden wózek wielofunkcyjny, mamy 2 wózki osobne, wózek gondolowy i wózek spacerowy, co na pewno wyjdzie taniej niż gdybyśmy kupili wózek 2 w 1 z gondolą i z siedziskiem i potem jeszcze jedna spacerówka. Także jest to jakiś pomysł. Powiem więcej, Soul wcześniej, poprzednie edycje Soula były sprzedawane dokładnie w takiej samej kompletacji jak Optimo. Czyli można było kupić sam wózek spacerowy, ewentualnie dokupić gondolę. EasyGo zmieniło podejście do tego wózka. Właśnie miałem o to pytać. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby to zmienić? Praktycznie nikt nie kupował samych spacerówek. My starego Soula, poprzedniej edycji, nazywał się Soul R, chyba ani jednej sztuki nie sprzedaliśmy jako spacerówkę. Sprzedawaliśmy zawsze zestawy 2 w 1. I tu się pojawił pomysł na to, żeby dać tutaj właśnie możliwość zakupu tak jakby na odwrót, czyli możemy kupić samą gondolę. I w przyszłości, jeśli nam się stelaż spodoba i chcemy z niego dalej korzystać, jest możliwość dokupienia siedziska. Czyli proszę Państwa, tak, Soula możemy kupić z samą gondolą i w przyszłości dokupić siedzisko, jeśli okaże się potrzebne, a Optimo kupujemy jako samą spacerówkę, a jeśli mamy taką potrzebę, dokupujemy gondolę. Czy to w przyszłości dla drugiego dziecka, które się pojawi w rodzinie, no, czy od razu możemy kupić taki zestaw 2 w 1, albo po prostu kupujemy samą spacerówkę i używamy jako wózka spacerowego. Quantum natomiast już jest wózkiem typowo spacerowym, dużą spacerówką z szerokim siedziskiem, którą kupujemy tak jakby dla dziecka do końca wózkowania, tak to często określamy. Czy to już mieliśmy jakiś inny wózek 2 w 1 i teraz szukamy dużej spacerówki, czy właśnie kupujemy go na przykład w zestawie z takim Soulem, czy nawet z takim Optimo, to już oczywiście zależy od Państwa. Wracam do Soula jeszcze.
Bardzo fajna propozycja, bo po pierwsze niedroga. Wózek z samą gondolą nie może być drogi. Tutaj mamy nieco powyżej 1000 zł za taki wózek. On waży 10,5 kg, jak deklaruje producent, mimo że ma koła pompowane. Także to też jest naprawdę bardzo dobry wynik za wózek gondolowy. Mhm. Jeżeli chodzi o wielofunkcyjne innych producentów, zazwyczaj to jest wahanie między 12 a nawet i 14 kg. Dokładnie. Ta gondola nazywa się Smart Fold, nie jest nazywana gondola Soul. Jest to gondola EasyGo Smart Fold i tą samą gondolę stosujemy do modelu Optimo. Gondolę można stosować zamiennie. Tu widzę, mamy pokrowiec, to może wyjmiemy rzeczy. Jasne. Ja pokażę, o co chodzi z tym Smart Fold. Chodzi głównie o to, że gondolę możemy złożyć na płasko. Jest to bardzo fajna funkcja. Ja osobiście takie funkcje bardzo lubię w gondolach, bo ona zajmuje naprawdę niedużo miejsca. Możemy sobie poluzować w środku takie napinacze. Tylko trzeba do tego celu odsunąć nieco podszewkę. Tu mamy w środku takie taśmy. Poluzowujemy napinacze i gondola nam się złoży na płasku. No, musimy to zrobić z dwóch stron. Nie jest to może zbyt fotogeniczne, więc w kamerze może to nie wygląda jakoś super, ale daje ale nam możliwość pościutką. Tak, złożenia gondoli do takiego rozmiaru. I jeśli to połączymy jeszcze z tym, jak ten stelaż się składa, no to mamy naprawdę bardzo lekki i bardzo mały zestaw. Ten stelaż naprawdę składa się do rozmiarów takiej bardzo małej kostki. Mm-hmm. On się tak fajnie już z siedziskiem nie składa, bo siedzisko po prostu samo w sobie jest większe niż stelaż. Ale właśnie dzięki temu, że możemy go kupić samego i wciąć do niego gondolę, no to naprawdę mamy bardzo fajne rozwiązanie. Leciutki. On bez tej gondoli waży około 7 kg, także naprawdę z pompowanymi kołami. To już jest w ogóle bajka. Tak, super sprawa, naprawdę. Gondolę, jeśli chcemy z powrotem napiąć, też dosyć prosta czynność. Napinamy sobie tutaj takie metalowe napinacze z jednej, z drugiej strony. Podszewkę zapinamy i mamy gondolę z powrotem w wersji napiętej. Także moim zdaniem najfajniejszy wózek z samą gondolą dostępny na rynku. Po pierwsze ze względu na jego wagę i gabaryty po złożeniu, po drugie cena, bo to też jest ważne. Jeśli nam się ten stelaż spodoba i nie chcemy tam powiedzmy po 6-7 miesiącach rezygnować z wózka, możemy dokupić siedzisko. Czyli też wersja taka, wersja ekonomiczna. Tak, dokładnie to samo siedzisko, które mamy w Optimo. Możemy sobie wpiąć, czy przodem, czy tyłem, do modelu Soul. Jedyna różnica jest taka, że w Optimo mamy tutaj napisane Optimo i jeszcze na budce, a w Soulu ten napis to jest Soul. Ale siedziska są dokładnie takie same, mhm. Mają dokładnie te same funkcje. Więc to, że wydamy powiedzmy ten 1000 zł na wózek z samą gondolą, nie oznacza, że po pół roku już musimy z tego rezygnować. Tak, czy go sprzedawać, czy zamienić na inny wózek. Możemy sobie dokupić siedzisko, jeśli taką potrzebę będziemy mieli. Analogicznie gondolkę możemy sobie dokupić do wózka spacerowego sprzedawanego razem z siedziskiem Optimo. Mhm. Tutaj też taka jedna ciekawostka. Jak Państwo kupicie Soula, będziecie się zastanawiać, co to takiego. I właśnie tutaj też uprzedziłeś moje pytanie, bo tak się zastanawiałem, do czego to może służyć. Już tłumaczę, bo to jest jedna z tajemnic świata. Jak kupujecie Państwo Soula z tą gondolą, to nie służy do niczego. Okej, ze znakiem tego, dlaczego to tu jest. Tak jak mówiłem, jest to gondola przeznaczona do dwóch modeli wózka i akurat ten element służy właśnie do modelu Optimo. Jest to taki dodatkowy stabilizator, którym możemy, zapinamy sobie tutaj do takiej rurki i gondola ma zero luzu. To się świetne bardzo rzadko zdarza, bo każda gondola praktycznie ze względu na to, że jest wypinana, ma luz techniczny. Tu w tym momencie dzięki temu bardzo prostemu rozwiązaniu, zobaczcie, nawet nie drgnie. Mhm. Czy na jakichś nierównościach, kompletnie. Dziecko jest cały czas w idealnej pozycji, gondola się nie ruszy. Niestety w Soulu nie mamy tutaj takiej możliwości, bo po prostu konstrukcyjnie to nie pasuje, ale w Optimo ten element naprawdę robi robotę. I się sprawdza. Tak, dodatkowo bardzo fajna rzecz, która jest właśnie w tej nowej kolekcji
marki EasyGo nam się to bardzo podoba. Taka dodatkowa nerka. Z paseczkiem. Z paseczkiem, czyli to, możemy sobie zapiąć. Tak, to co lubimy najbardziej, czyli wartość dodana. Mamy gadżet, możemy sobie czy założyć jako nerkę, czy na przykład zapiąć przy pasie, obojętnie, pasek ma regulację, także to i mama, i tata skorzystają na pewno. Także też taka dodatkowa rzecz, która nam się przyda. Mhm. Nie zapomnieli też projektanci marki EasyGo o torbie. Torba jest pasująca do wszystkich tych trzech modeli. Ma dwa różne systemy zapinania. Możemy zapiąć albo za pomocą pasków z rzepami, albo za pomocą napów. I bez problemu taki kuferek możemy sobie zamocować do każdego z tych trzech modeli w zależności od potrzeby. Jak widać, jest on wykonany w tym samym kolorze. Logotypy są tak samo wykonane. Mamy tutaj też takie fajne logowane taśmy. Też takie bardzo modne rozwiązanie. No więc do każdego z tych trzech modeli ta torba jest dedykowana. Quantum. Nie zapominamy o Quantumie. Wielokrotnie tak. Mówiliśmyśmy, że siedzisko, może byśmy, zamieńmy wózki. Chciałbym to siedzisko tutaj bliżej siebie. W tym momencie porównamy. Mówiliśmy już wielokrotnie, że siedziska przekładane od wózków takich dwukierunkowych zawsze są trochę mniejsze niż siedziska takie już na stałe zamontowane przodem. I tutaj myślę, że to dobrze widać. Siedzisko przekładane zawsze jest ograniczone w jakiś sposób podnóżkiem. Wysokość budki jest ograniczona wysokością oparcia. W przypadku takich wózków stricte już spacerowych w rzeczywistości dziecko może nóżki trzymać na stopniu, który jest bardzo nisko. Budka zamocowana jest nie do oparcia, tylko do stelaża wózka, więc może być wyżej. I tutaj się zmieści naprawdę duże dziecko. My tutaj już pokazywaliśmy kiedyś taką fajną funkcję tego wózeczka. Proszę bardzo. Dorosła osoba też się komfortowo zmieści. Można sobie usiąść wygodnie. Mamy kółka pompowane, więc to naprawdę nam fajnie amortyzuje. Także no, chyba udowodniłem, że jest to wózek. O, wypadł mi mikrofon z tego wszystkiego. Już poprawiamy. Jakbyś mi, Łukasz, mógł tutaj pomóc. Pewnie. Przepraszamy, problemy techniczne. No już jesteśmy z wami z powrotem. Problemy zostały rozwiązane. Tak, tak. Mamy nauczkę, żeby nie siadać w wózkach dziecięcych z mikrofonem. Przypiętym do pasa, tak, bo może się zdarzyć niespodzianka. Dokładnie. Teraz tak, bo mamy tutaj trzy różne wózki i czy każdy z nich jest certyfikowany na wagę maksymalną dziecka 22 kg? O właśnie, to też bardzo, bardzo dobre pytanie. Tak, wszystkie wózki są przeznaczone do 22 kg. Świadczy o tym ta oto informacja zamieszczona tutaj na koszykach w tych dwóch wózkach. Jeśli chodzi o Quantuma, ona jest we wnętrzu koszyka. Też jest to dokładnie taka sama informacja. Szukajcie tego niebieskiego bobaska z dopiskiem 22 kg. To oznacza, że wózki są certyfikowane do 22 kg. Tutaj jeszcze też mamy taką, nie wiem, czy widać, przywieszkę. Baby up to 22 kg. Ale to jest oczywiście tylko informacja marketingowa. Tutaj też jest, tutaj nie ma, ze względu na to, że gondola jest sprzedawana jako osobny produkt. Gondole przeznaczone są dla dzieci do 9 kg, no więc wiadomo, że przy gondoli nie będzie wisiała etykieta do 22 kg, bo sama gondola zawsze dedykowana jest dla dzieci do 9 kg maksymalnie. Mhm. Odnośnie jeszcze takiego standardowego wyposażenia, tutaj nie wiem, czy uchwyty na kubki są we wszystkich w standardzie? Nie we wszystkich. Uchwyt na kubek mamy akurat tylko w Optimo. Nie wiem, czy widać, postawimy w tą stronę. Tak akurat jest konstrukcja zrobiona, że ten uchwyt można sobie tutaj zamocować. Mamy też regulację wysokości rączki. Prowadnica obszyta jest skórą ekologiczną, tak samo barierka w siedzisku. Tutaj też mamy podobnie, też mamy prowadnicę obszytą skórą, też jest regulacja wysokości rączki, nie ma uchwytu na kubek. No wiąże się to na pewno z jakimiś konstrukcyjnymi aspektami, że po prostu tutaj się tego by nie dało zrobić, być może ten uchwyt na kubek wypinałby się w trakcie składania wózka. W Quantumie też nie ma. Quantum ma za to swoje inne zalety, o których już mówiłem, czyli ta szerokość, gabaryt tego wózka, no i fakt, że dorosły facet z mikrofonem może śmiało na nim usiąść.
I nic się złego nie stanie. Tak, pytałeś o wyposażenie. Mhm. Wszystkie wózki mają w zestawie pokrowiec na nóżki, folię przeciwdeszczową. Tak jak mówiłem, są one wykonane w jednym stylu, w jednej stylistyce, więc mają bardzo dużo takich wspólnych elementów, ale różnią się za to tymi wszystkimi walorami, które dzisiaj omówiłem i naprawdę można tutaj skonfigurować taki swój wymarzony zestaw. Czyli po prostu przygotować sobie wózek na miarę potrzeb. Dokładnie. Na daną chwilę. Dokładnie tak. I można czasami w cenie jednego wózka mieć dwa i mieć wózek na każdą okazję. Jak najbardziej. Drodzy widzowie, jeżeli jeszcze mielibyście jakieś pytania, zachęcamy do zostawienia ich w komentarzach pod filmem. Tak samo, jeżeli materiał, który przygotowaliśmy dla Was, był pomocny, zachęcamy do zostawienia łapki w górę, a także do subskrybowania naszego kanału, abyście byli na bieżąco z emitowanymi przez nas filmami. Dokładnie. Pod filmem w opisach znajdziecie też linki do stron internetowych producentów. Tu w tym przypadku będzie to link do strony marki EasyGo. Tam też znajdziecie bardzo szczegółowe dane dotyczące tych modeli, jak również wideo prezentacje tych modeli, które też zamieszczamy na naszym kanale w dziale prezentacje produktów. Jak najbardziej. Dziękujemy ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.